mam i jada ty pająk i jesteś pająk. Jest Oluś pająkiem. Jest szybkim pająkiem, morda. Powiem wam, że muszę się kurde trochę przyzwyczaić do tak dużej kamery, bo zawsze to mi kamerka mieściła mi się w kieszeni, a teraz kurde jest problem z tak dużą kamerą, ale myślę, że to ogarniemy. W BW kierunek ty, kurde, morda, to się nie dzieje naprawdę, w BW i kierunki, naprawdę stary. Siema Nikoś. Cześć, jestem Nikoś. Transport się nie opłaca. 9 miesięcy słuchałem, co tatuś mówił. I słuchajcie, zobaczcie. Zobaczcie, jaką my tu mamy drogę. Ciekawą. Po 100 metrach, skręć w lewo, wodna. A jestem tutaj z tego względu, że byliśmy z Darkiem po palety, wyjeżdżamy, bo musimy mieć palety na załadunek. Jadę załadować Darkowi auto, no i Darek będzie leciał w trasę. No i dobra, idą konie po betonie. Słuchajcie, tak jak widać tutaj mamy przycisk YouTube'a. Cześć, jestem Nikodem Nasierowski. Jestem Nasierowski. Jestem Nasierowski i chcę jeść. Chcę jeść. Nie no ta, co tam wiesz, trzeba byłoby postawić gdzieś ciężarówkę po prostu i tam do sklepu wejść i się zapytać. Albo gdzieś faktycznie ci każą podjechać gdzieś na strefę i ci napiszą adres dokładny, albo powiedzą, że faktycznie to jest tu i gdzie masz się podstawić. Nie? No, dobra, to daj tam jak coś SMS-ka, jak tam ogarniesz. Dobra, strzałeczkę, trzymaj się. A więc dzień dobry, witam serdecznie. Właśnie Darek w pierwszej swojej trasie, już pierwszy tydzień przejeździł 3020 km zrobił w pierwszej swojej samodzielnej trasie. 3020 km w pierwszym tygodniu. I aktualnie jest na Nicei. Cześć, siemano. Słuchajcie, już biorę się któryś raz za nagrywanie vloga. Kompletnie mi to nie wychodzi. Bo po prostu nie ma co nagrać. No po prostu nie ma co nagrać. Moje życie poza transportem. Znaczy, kręci się ciągle koło transportu, ale generalnie jeżeli nie jestem w trasie, to jest strasznie monotonne. I tak myślę, że taki odcinek jest dość nudny.
ale postaram się coś nagrać. No postaram się coś nagrać. Każdy z was wie, myślę, że wie, jak wygląda życie. A u mnie jest życie jak u każdego z was. Dzień jak co dzień, że tak powiem. To będzie 5. tydzień, jak jestem w domu. Miałem tydzień temu jechać w trasę z Darkiem, ale że no troszeczkę termin się przesunął. No, Darek dzwoni akurat. Halo, Dariusz, halo. Jak widać, pozbyłem się trochę włosów. Troszeczkę tutaj lżej jest. Światła. Światełka nie wyłączyłem. Tam garaż. Zabawki. Ktoś opony chciał kupić. Zobaczcie, tutaj mieliśmy jakiś czas temu dziurkę, ale nie ma co się martwić, bo jest naprawione. Dlaczego nie ma filmów? Przede wszystkim na pewno zadajecie sobie to pytanie. Muszę wam powiedzieć, że dlatego, że jestem dość długo już w domu. Kilka razy chciałem, nawet zaczynałem kręcić vloga. U mnie życie nie jest aż takie spektakularne, aby coś z tego zrobić, coś nagrać, żeby tutaj was zainteresować tym, dlatego też nic nie nagrywam. No ale z racji tego, że się dopytujecie, co się dzieje, czemu nie ma filmu, czemu nie jestem w trasie, także no taki, mam nadzieję, vlog z tego wyjdzie, żebyście wiedzieli, co się dzieje. No. Dopiero będę jechał w połowie listopada w trasę, także będzie w zasadzie 2 miesiące, jak będę w domu. Dzisiaj Kowal rozładował w Berlinie, zasuwa do Szczecina, aby zrobić przegląd samochodu, też kalibrację tachografu. No idzie meine Frau. Mamy już zebrane ponad 50 tysięcy złotych dla dzieciaczków. O, synek coś tam stęka. Witamy serdecznie na zmianie. No, specjalnie dla ciebie ci wyciągnąłem. Dziękuję, szefie, dziękuję. Żeby ci się wygodnie jechało. Ale będzie pięknie się jechało. A to Herowa. Tak, tak. Zrobiliśmy przegląda. Jest Piotr. Że tutaj Kowala zaraz zabieramy i lecimy. Wracam ze zmiany chłopaków. Kowal odstawiony do Wejherowa. Piotr się jutro ładuje na Włochy. Dojechałem do domu. Jeszcze w międzyczasie sobie oczywiście musiałem zajechać po piwerko, bo po ciężkiej pracy 700 km zrobione. Także jakby nie było, szychta odbębniona, mimo że człowiek jest na wolnym. Chciałem sprawdzić, jak kamera po prostu w różnych ustawieniach nagrywa. Dlatego też... No, wszystko się okaże. O Jezus, ale chłodno. No. Piwerko. Dokumenciki. Dobra, jeszcze zamkniemy auto. Trzeba pojera. Klucze od chaty. Tutaj z tyłu. Otwarte. Zobaczcie, ile stopni u mnie.